Krajowej Radzie Radców Prawnych bardzo zależy na tym, żeby dostarczyć radcom prawnym, aplikantom użytecznych narzędzi, takich narzędzi, które pozwolą im efektywnie konkurować na rynku. Raport zaczyna pewien duży projekt. Krajowa Rada Radców Prawnych jest początkiem dostarczającym informacji i wiedzę, ale rozpoczyna cykl propozycji szkoleniowych, propozycji składanych radcom prawnym, w jaki sposób rozwijać konkretnie swoje kompetencje i umiejętności na tym rynku. Uważam, że rolą samorządu radcowskiego jest aktywne wspieranie rozwoju zawodowego radców prawnych. Robimy to różnymi metodami. Jednym z elementów bardzo ważnym jest opracowana właśnie przez nas strategia. Ze strony samorządu wykonujemy też szereg działań na poziomie lokalnym i krajowym, które promuje zawód. Są to spoty reklamowe, billboardy, proponowane przez nas wyszukiwarki radców prawnych, które pozwalają prezentować im się potencjalnym klientom. Sądzę, że po lekturze raportu radca prawny powinien dokonać profesjonalnej, dogłębnej diagnozy swoich predyspozycji i umiejętności biznesowych i powinien dokonać również bardzo dogłębnej diagnozy sposobu, w jaki działa jego kancelaria. Jeżeli to zrobi, to będzie w stanie wychwycić silne i słabe strony kancelarii i opracować plan zmian, plan działania, który będzie de facto strategią działalności kancelarii. Strategia opracowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych jest dosyć innowacyjną strategią też w skali, można powiedzieć, europejskiej, a nawet bym się nie zdawał powiedzieć w skali światowej. Zawiera ona wszystkie elementy niezbędne w chwili obecnej do tego, żeby właściwie działać, zawiera właściwe wskazówki dla radców prawnych. Jest dosyć strategią bieżącą, aktualną, czyli zawiera wszystkie elementy istniejące obecnie, wszystkie produkty, instrumenty, narzędzia.